No jakieś hamburgerka zjadłeś. No nawet nie jednego. I jakieś fryteczki zjadłeś. No, jakieś kurczaczki może. Oj, ponton, ty niedobry ponton. Ale masz ładne okulary, Bambo, ile zapłaciłeś? Dwa razy w dupę. Myślałem, że mają co w to zielinki dla ciebie od początku je dać. Była taka myśl, aczkolwiek kurwa, no nie doszło. Tomek się nie zgodził, nie? Słabo. Kantok Music. Idol kosi hajs, 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 hajs. Już nie musi kraść, 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 kraść. Siemano, z tej strony Kałaszek, Gun Talk Music. Jedziemy z ekipą na bitewkę. Powiedzcie, gdzie jest bitewka? W Olsztynie, kurwa. Tutaj piękna pani Roczkowa, pan Toczek z kwadratowym ryjem, Murzyn koszykarz, ryba i wasz gorylek, kochany. Niestety miejsce jest tutaj tyle samo, co pisanek w Szydercy, no czyli zero. Oczywiście. I dlatego właśnie stoimy tutaj, nie? Cypher tutaj będzie kręcony. Różnie, co sądzisz w tej sytuacji? Nie, no myślę, że spoko generalnie. Zajebiście jest. Po co, wiesz, po co brać miejsca siedzące? Nie. Po co brać miejsca siedzące? Fajnie, ja się czuję jak w hotelu, takim małym. Takim małym hotelu. No, mały taki hotel. Tokio Hotel. Tak. No, no później się nasiedzimy, nie? Nasiedzimy się później, jak na scenie będziemy przystylowali, coś nasiedzimy. Będzie pewnie, wiesz, nasiedzimy się po śmierci. Wolne stoliki i restauracje. Fotele będą w klubie, tak. Murzynie, podobno chcesz zmienić swoje zdanie co do swojej słabej walki, za którą przepraszałeś. Stary, nie no, z Bambem dałem ogień, tak teraz jak przemyślałem i wy też tak uważacie, no to dałem ogień. No, rozpierdolił z Bambem, co? Rozgrzał no, salę. Cipki naparowały podobno, jak napierdalał Murzyn, nie? No to dlatego, że Peligroso był na no, sali. Peligroso. Co sądzicie o walce Toczka z Bambem? Toczka? Nie, Murzyna z Bambem, przepraszam. No za takie walki kocham freestyle. Nie oglądałem, chujowa nie widziałem. A ja Nesional jest jak akumulator, muszę go dzisiaj ładować. I to jest tak, ja tu jadę kurwa teraz, patrzcie w patonaż, króliczek Duracella. I to jest tak, jak jadę tego zioma, ale nie wygląda na króliczka Playboya. I to jest tak, jadę wierzbi, nie ma baterii, wciągnął wszystkie kreski. Tutaj Perka was zaprasza na treningi do Kalipso. Kalipso Wilanowska, zapraszam serdecznie. Karolina Perkowska, pozdrawiam. Jak chcecie mieć treningi z taką ślicznocką, to tylko Kalipso Wilanowska, tak? Dokładnie tak. Zgadza się. Właśnie idziemy do klubu. Jesteśmy na drodze. Tutaj Berny. Zielony Bernik, ja. Zielony Bernik zawsze na propsie. Ja kurwa, jakieś ścierwo ekstra energii będę piła. Nie, to są oryginalne Berniki. Pozdrawiam tak, firmę. Jak coś, Gun Talk Music otwarte na sponsoring. To jest pierdolenie. 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 Pierdolenie, tutaj z przodu też jest jakieś pierdolando. No ja to, no Dresik już sam wyjaśnia kwestię, tak? Więc ja tutaj tylko będę patrzył, jak to się dzieje, tak? Jak punchline'y się rzucają same. Co tu więcej mówić, prawda, panie Ryba? Prawda. Ja dziś jak w pierwszej rundzie nie przegram z GML-em, to wygrywam. Tylko GML miał, że zatrzyma. Witam cię, Przemku Fergusonie. Widzę. Macie Makała. Dzisiaj nowa stylóweczka widzę. Nowa stylóweczka, czy już patrzę, widzimy co dwa tygodnie. Jak dzisiaj zapatrujesz się na bitwę? No zobaczymy. Są szanse, że jakieś treningi były odpierdane? Nie grubo, ale no szanse zawsze są. Ale myślisz, że... Nadzieja ma tylko głupi. Myślisz pierwsze miejsce dzisiaj, czy... Nie celuję w to, nie wiesz? Celujesz? Powiem, nie celujesz? Chcesz dać dobrą walkę? Tak, chcę dać dobrą walkę. I tyle, nie celuję. W pierwsze miejsce powiem ci szczerze, że nie czuję się tak jeszcze na siłach, nie? Masz jakichś swoich faworytów dzisiaj przed siebie? Ciebie. Nie, no myślę, że najmocniejszy tutaj dla mnie dzisiaj Ryba chyba jest, nie? Dzisiaj. No możliwe. Krasi się ostro kręci. No dobra, to życzę ci powodzenia. Hello. Dobra, sobie tak tu gramy, tak tu składam wersy z jednej banknoty. Mam noty, kurwa, lepsze od ciebie na bank. A kiedy se składam, to braga, to napad na bank. Nie wiem co tam jeszcze, a każdy przy mnie odpada. I kiedy sobie schodzę tu z fają, nie z propsem. Yo. Na Manhattanie, yo. To bujają się wieżowy. Jesteś alkoholikiem i to jest tanie. Do banku poszedłeś tylko po to, żeby dostać oprocentowanie. I to proste. Yo, jesteś proste. Dobra, yo. To proste, yo. Z taką kwitą, yo. Żeby stać 3%. Yo, banknoty, masz banknoty na osiedlu, to słychać, na mordę ci leci, dycha, wtedy biały sobie tutaj zdycha, wchodzi kałach, zawsze tutaj pali spifa, jest dobra wiksa. Drogi Radziasie, spotkaliśmy się w tej toalecie, żeby podsumować twój rok freestyle'owy. Jak ci idzie w tym roku ten freestyle, powiedz. No, teraz jest znacznie lepiej od ciebie. Dziecię. Bej. Dziękujemy za pieniądze. Jakieś osiągnięcia w tym roku? Tylko drugie miejsce na... Recidivist Night, to wszystko. Co kurwa, na czym? Na czymś lepszym niż twoja liga. To była jakaś... Z Bambo de Smuglerem wygrałem. Z Bambo de Smuglerem wygrał jakby. Nie walczyłem się nigdy z Bambo de Smuglerem. Co? Nie walczyłem nigdy z Bambo. Ale wygrałeś Recidivist Night. Nie, to... zdrużają drugie miejsce. A, po porażce do seta. To był Bambo przegrany do seta. Kogo pokonałeś w tej bitwie?
Jojego i Bontona. A, to no, już teraz inaczej patrzysz na to. Inaczej patrzę na twój freestyle, to już teraz się szanuję jednak, jak Bontona odjebałeś. Ale widać, że Radia spropsuje Kałacha, pokaż nagle to. Tak, zdecydowanie, to tam. Czy Kałach jest twoim ulubionym raperem? Moim ulubionym freestyle'owcem pod względem flow. Zaczynamy drogą, jechaliśmy 600 km. Kurwa, skąd? Z Ukrainy. Bitwa o Krym była wczoraj. Bitwa o Krym? Z Putinem się biliście? No. To zacnie, słuszna inicjatywa. Byłem rozstawiony, także wiesz. Ale po stronie ZOMO czy po stronie Ukraińców? Po stronie Ukraińców. Ja byłem po stronie ZOMO rozstawiony. Po stronie Ukraińców był jeszcze Vitali i Władimir Kliczko. A dobrze, pancze mieli dobre. Mieli bardzo dobre pancze. A Sentino też był? Lewy prosty, Sentino nie było, bo robił się tatuaży. A Malik Montana? Malik Montana nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Ja ryba tylko strzela ustami. Oh. Sobie gramy. Ci te tak tu kurwa usta, Leamenel ci tu robił kurwa usta, usta sobie gramy. I nie wiem kiedy wchodzę, znów gram słowo, kiedy wpada biały, rozpierdala usta, wowo. Ja sobie wbijam, daję te rapy, jaki pysk do ciebie mówię, mordziaty, mordziaty. I się tu tak bujamy i gramy czasami, bo kiedy gramy, no to wygrywamy te stany i to jest to. Jadę tutaj za kidupę. Kiedy gramy, to niszczę tą sukę, a ty tylko możesz tutaj nagrywać. Kiedy wchodzi, no to lepiej nabit właśnie. Yo, yo, to jest opcja szczera. Lepiej daj mi adres swojego fryzjera. A kto cię strzyże? Kto cię strzyże? Gramy suka w innej lice. Drogi Belciku, co sądzisz o nowej fryzurze Jojojo? No to jakby to powiedzieć, nic dole nic ująć. No kurwa, ty masz też widzę tylko nowoczesną fryzurę na wyspę, widzę. Jesteś taki opływały, szybszy jesteś też, na wolnym. Ty też Kałach. Ja też mam, to jest taka modna fryzura wszystkich stylowców. No tak, to jest, wiesz, logiczne, nie? Dopasowałeś kolor twoich policzków do koloru moich butów? To dlatego gdzie jesteś taki czerwony. Myślę, że tak. Ja wiem, ale czerwony jest podobno w modzie, jak jesteś czerwony... z moją kurtką stary. Dokładnie tak, jak jesteś czerwony, to jest szybszy. Czy jemy jakieś przyspieszenie na wolnym? No, jechaliśmy 3 godziny. A nie płynęliście? Nie, jeszcze z przerwą na makę. Co dzisiaj jadłeś w maku? Oj, nie chcesz wiedzieć. No co dobrego zjadłeś? No same dobre rzeczy. No jakieś hamburgerka zjadłeś. No nawet nie jednego. Jakieś fryteczki zjadłeś. Jakieś kurczaczki może. Oj, Ponton, ty niedobry Ponton. Ja lubię jeść, ja lubię. Oj, nieładnie Ponton, nieładnie. Najdłużej czekaliśmy na Jojego. A dzisiaj wpierdolisz scenę freestyle'ową? Wiesz no, jeśli taki bambo jest smaczniejszy od Big Maca. Ziomek, pijam kurwa, nie wariuj. Nawet ministrat nie trawi takich freestyle'ów. Yo, ziomek, jadę tutaj, opcja prosta. Krękaj kurwo do pały proboszcza. I ziomek teraz, kiedy wbijam sobie stary, to jest proboszcz, a to jebany wikary. Bo jak dzieje humor na bitwie? Witam cię Kałachu, jestem skurwiony, bo dlaczego? To jest najbliższe linki mojego miasta. Mówię, nikomu się nie będzie chciało do Olsztyna przyjechać. A przyjechały największe kurwa mędy, koty kurwa z tego kraju. Największe mędy, jakieś tutaj menele, jakieś tam menele wszędzie. Kiepsko jest. Jest taka szansa, że wiesz, wezmę chłopaków za róg, tam kurwa zwiążę i wtedy. Lubisz tak, lubisz wiązać chłopaków. Lubię. Nasłuchałem się twojego numeru, wiesz, Kartur plus 18, nie wiem. Zapytaj Milana, jak matura mu poszła. Czy lepiej, czy Filipkowi, to będzie śmieszne. Milan, jak ci poszła matura? Miał na matu... Filipkowi? Na maturze miał 50 twarzy kurwa Kałacha. 50 twarzy Kałacha miałeś temat na maturze? Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na ustnym polskim. Twarzy GML-a, czytałeś tą książkę? Tak, każda twarz taka sama. Dziękujemy. Ani mi powiem ci Kałaszku, że pędziłem z maksymalną prędkością na Elimki, ale okazało się, że mnie oszukali, po prostu mnie oszukali. A słyszałem, że mają cofnąć Elimki dla ciebie od początku dać. Była taka myśl, aczkolwiek kurwa, no nie doszło. Tomek się nie zgodził, nie? Słabo! Słabo, słabo. Tomek ma sceptyczne podejście do takich kurwa zmian, wiesz. Ale ty jesteś niezmiennie dobry męce. Nie mam ognia, nie palę. Masz ogień w sobie, Mambo? Kurwa, jak Charizard. Jak Charizard. Simpson, kim jest Witold Pyrkoś? Pyrkoś! Witold Pyrkoś. Pyrkoś! Jest dziwko z dzirką. Ej, on nie żyje może. On nie żyje. On nie żyje, bo umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Mordo, nieobecnych nie obgadujemy tam. Czy Bambo jest smaczniejszy od Big Maca? Nie. Nie? Nie. Ale masz ładne okulary, Bambo, ile zapłaciłeś? 2 razy w dupę. Bardzo tanio. Recidivist się rozwija, słyszałem ponoć. Tak, kupujemy kurwy. Otwieramy burdel, ale nie wychodź za winkel, bo dopiero fundamenty wydawają. A jak tam twoje fundamenty freestyle'owe dzisiaj? Nie istnieją. Nie istnieją. No to chujowo, bo dzisiaj przegrywasz, to po chuj do przyjechałeś. Popalić ślugi, jak Reto. Popalić ślugi i powyglądać dobrze. No trzeba, nie? No. Wiesz, mówili, że jak Wajza, no nie? Zobaczmy jaka stylóweczka piękna. Nawet ogolony. Ale masz dziś białe buty i białe zęby.